Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam. Wstajemy na chwałę Bożą, uśmiechnij się, obudź nadzieję w sercu. Powiedz: Panie Jezu, do Ciebie należę dzisiaj, cały dzień chcę iść za Tobą, żeby to wybrzmiało z naszego serca. A jeżeli to jest już jakiś moment dnia, powiedz to samo: Boże, chcę iść za Tobą, chcę żyć z Tobą. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus powołuje apostołów i wymienia ich po kolei imię po imieniu, imię po imieniu. Przywołał do siebie 12, udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, leczyli wszystkie choroby, wszelkie słabości, a oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, potem brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego i tak dalej. Każdy po kolei znany Jezusowi. I dzisiaj na tym się zatrzymajmy. Jesteś znany Jezusowi. Jezus Cię całego zna, tak jak każdego z apostołów, którego powoływał. Niektórzy szli z Nim już długi czas, niektórzy krótki. Tak samo jest z Tobą. Niezależnie jak długo jesteś po nawróceniu, Jezus doskonale Ciebie zna. Zna Twoje imię, Twoje dzieci, Twoją rodzinę, Twoje grzechy, Twoje problemy. Zna, w jaki sposób Boga uwielbiasz i jak się przed Nim chowasz w grzechy. Co chcesz Bogu pokazać, a co przed Nim ukrywasz. Jezus to wszystko wie. I teraz zapraszam, stań tak przed Bogiem. Panie, Ty wszystko wiesz. Wszystko wiesz o mnie. To, co zakryte, to, czego się wstydzę, to, czego się boję, to, co jest piękne. Wszystko wiesz. I takiego mnie kochasz. Zapraszam, żebyśmy, zatrzymując się na tym, przez chwilę chociaż, doświadczyli, że w ręku Boga jestem bezpieczny. Że On, wiedząc wszystko o mnie, oddaje za mnie życie. Że On mnie takiego kocha. Nie jakiegoś ukrytego. Nie ma co się ukrywać. Otwórz się do Chrystusa. Podnieś ręce, zacznij Go uwielbiać. Otwórz się w Nim cały. On wszystko wie i takiego Cię kocha. I na to przyjęcie miłości Bożej błogosławię każdemu z Was. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Abyśmy bardziej weszli w obecność Bożą, to teraz Was zapraszam do modlitwy słowami: Ty obecny wśród nas. Utwór dobrze znamy, a niech otworzy nas jeszcze bardziej Pan, który wszystko o nas wie. Niech nas dotyka, przemienia, abyśmy żyli w Jego chwale. Kliknijmy dalej, żeby się modlić. Do zobaczenia.